I teraz następnym krokiem, jakim wykonam, to na bardzo dużym zbliżeniu zajmę się pojedynczymi włosami, takie jak na przykład te jasne włosy tutaj. Na takim właśnie zbliżeniu będę je pojedyncze na całej głowie starał się usunąć. Będę do tego celu używał po prostu na nowej warstwie pędzla korygującego punktowego. Po prostu twardy pędzel wielkości trochę większej niż włos i będę te włosy zamalowywał w ten właśnie sposób. Pojedyncze włosy, oczywiście nie wszystkie, bo bez przesady to nie ma być linia do linii, ale te takie najbardziej przecinające, jaśniejsze, takie najbardziej rzucające się w oczy, na przykład taki tutaj włos zamalujemy i ten pędzel punktowy, korygujący bardzo dobrze się spisuje przy tego typu zadaniach. Jeżeli są jakieś takie linie właśnie przecinające, dosyć dobrze właśnie sam z siebie usuwa takie pojedyncze włosy. Natomiast jeżeli coś nam się bardzo nie podoba, po prostu bierzemy stempel i wzdłuż linii włosa będziemy te włosy pojedynczo sobie usuwać. Jeżeli będziemy się trzymać linii innych włosów równoległych do tego, które rysujemy, to powinniśmy zachować bardzo wysoką naturalność i nie powinniśmy mieć problemów z zakrywaniem takich włosów. Jak widzicie, kilka takich właśnie pociągnięć pędzla i już z bliska to zdjęcie wygląda całkowicie inaczej. I teraz znowu na dużym przyspieszeniu zajmę się całą głową i będę używał tylko i wyłącznie tych dwóch metod, stempla i pędzla korygującego punktowego i usunę właśnie wszystkie takie odstające, rozpraszające uwagę włosy. Dobra, mamy właśnie poretuszowane te malutkie włoski. Oczywiście nie wszystkie, no bo bez przesady. Mamy włosy lokowane, włosy będą odstawać. Natomiast jeżeli sobie przybliżymy, to po prostu retuszowałem te takie najbardziej odstające, takie jaśniejsze elementy. Teraz na przykład sobie tutaj jeszcze retuszuję ten jeden. O. Takie, które strasznie burzyły harmonię loczków. Na przybliżeniu oczywiście też ciężko pojedyncze włosy atakować. Tutaj mamy jeszcze taki jeden, który sobie usunę na szybko. Głównie chodzi o te, które przecinają nam nasze całe włosy. O. I ładnie. I tutaj też się trochę zająłem tą ręką. Ten kawałek został. Tutaj jest trochę też ciemniejsze. To możemy dodać jaśniejszych włosów, żeby pasowało. Na szybko bardzo. Szybkie ruchy pojedyncze. Włosy dodajemy. Takie zaokrąglone ruchy. I mamy. I oczywiście takie na przykład pasemka. Możemy wziąć większy stempel, nie musimy brać wcale małego. Jeżeli on jest jaśniejszy i chcemy go przyciemnić, to możemy po prostu krycie stempla zrobić na darken. Wtedy tych ciemniejszych elementów nie przyciemnimy, a zajmiemy się tylko tymi jaśniejszymi, dużo jaśniejszymi. Dlatego właśnie tak na przykład tutaj stąd wezmę. Jeżeli będę po tym jeździł, to tych czarnych elementów nie zasłonię, ale te jasne już tak. Dlatego też takie szybkie właśnie, albo lighten możemy zrobić na ten element, bo jest ciemniejszy, po prostu wśród jaśniejszych kosmków. Tak możemy w bardzo łatwy sposób wyretuszować właśnie takie pojedyncze kosmki. Jeżeli chcielibyśmy, natomiast tutaj jest taka bułeczka, się zrobiła. Jeżeli chcielibyśmy to rozjaśnić, to możemy albo rozjaśnić całość, dopasować kolorystycznie do reszty, albo przekopiować inne elementy i po prostu tam je wpasować. Zróbmy sobie jednak znowu kopię naszych wszystkich warstw. Crosshairs zrobimy.
czyli celowniczki. I mamy nasze wszystkie warstwy po kolei. I teraz zajmijmy się właśnie tym elementem. I będzie to już ostatni element z włosów, jakim się zajmiemy. Tutaj moglibyśmy ewentualnie jeszcze te pojedyncze zrobić, no ale już bez przesady. I na końcu dodamy jeszcze Dodge and Burn dla całych włosów, tak żeby podkreślić ich trójwymiarowość. Także tutaj w tym miejscu weźmiemy po prostu może narzędzie pióra. Zaznaczymy ładnie całe nasze ten kosmyk. Teraz o, zrobimy taką łódeczkę. Tak jak mieliśmy, cyk, zaznaczymy sobie nasze ścieżki i teraz na przykład weźmiemy krzywe i one automatycznie, jeżeli zaznaczymy już nasze ścieżki, będą miały maskę dokładnie tej ścieżki. Jeżeli sobie teraz weźmiemy i możemy na przykład rozjaśnić nasze włosy, ale rozjaśniając tracimy chyba trochę koloru, także dodamy delikatnie tylko może czerwonego albo też odejmiemy delikatnie zielonego, tak żeby dopasować właśnie nasze włosy do reszty. I teraz możemy również czarnym pędzlem, jeżeli tutaj mamy za jasne elementy, o niskim kryciu, na przykład 10%, zasłonić to tak, żeby nam się lepiej wtapiało w resztę. Tutaj sobie na dole jednak odsłonimy. To sobie zasłonimy. I już dużo lepiej pasuje ten kosmyk do całej reszty właśnie. Teraz właśnie przejdziemy do całego Dodge and Burn. To sobie ściągniemy na dół i będzie w tej warstwie. I teraz, żeby zrobić sobie Dodge and Burn, oczywiście mamy na to wiele sposobów. Warstwa szara, warstwy poziomów, warstwy krzywych, jak chcecie. Ja warstwy szarej akurat na włosy nie lubię używać, za to lubię używać dwóch mocno przesadzonych krzywych. Oczywiście tutaj tamto powinienem najpierw odznaczyć, zanim to zrobiłem. O, dokładnie. Tak sobie przyciemnimy. Teraz po prostu Ctrl I na obu warstwach. Możemy je sobie nazwać Lighten, Darken albo Dodge and Burn. Zgrupować Dodge and Burn. I teraz białym pędzlem o takiej przezroczystości, jaką chcemy, odkrywamy nasze warstwy i po prostu tam, gdzie jest jaśniej, tam rozjaśniamy, tam, gdzie jest ciemniej, tam przyciemniamy. Standardowa zasada Dodge and Burn. Czyli tutaj, tam, gdzie włosy już złapały światło, po prostu takimi kulistymi ruchami dodajemy znowu tam światło. Na tych zagięciach, tam, gdzie już jest po prostu jasno. W ten sposób po prostu podkreślamy światła i nie spłaszczamy całości. Tutaj są światełka, tak na szybko, żeby zrobić te kosmki. I teraz przechodzimy na darken i to samo robimy po takich wciągnięciach. Tutaj, jeżeli możemy sobie, jeżeli chcemy nawet sobie przyciemnić, to możemy tego teraz użyć. I tak właśnie w środku pomiędzy dwoma takimi wypukłymi elementami byłoby właśnie zagięcie w dół, które by miało mniej światła. Dlatego możemy sobie to śmiało przyciemnić na brzegach. I tak całe włosy delikatnie właśnie sobie przyciemniamy. Maskę możemy zawsze efekt zwiększyć, zmniejszyć. Mamy ją na osobnej warstwie, także bez problemu. Tutaj sobie trochę przyciemnię, żeby bardziej pasowało. I cały Dodge and Burn dodatkowo dodaje maksymalnego połysku naszym włosom. Jeżeli sobie to nawet całą grupę możemy skopiować, jeżeli chcemy podwójny efekt, bardzo przesadzony, ale oczywiście my nie chcemy, my nie lubimy przesadzać. Także od początku
tak jak zrobiliśmy, najpierw był Liquify, uformowaliśmy sobie nasze włosy, później usunęliśmy rękę, kopiując element z innego miejsca, przeklejając go i bawiliśmy się odpowiednio maskami, tak żeby go dopasować. Trochę przyciemniliśmy, żeby pasował do reszty. Następnie wyrównaliśmy bardzo dobrze krawędzie. Piórem odrysowaliśmy naszą krawędź, wypełniliśmy odpowiednim kolorem, dodaliśmy szum, żeby było ładne jak tło. Następnie dodaliśmy pojedyncze włosy, tak żeby krawędź była bardzo naturalna. Usunęliśmy pojedyncze włoski, tutaj też rozjaśniliśmy ten element akurat na tej samej warstwie. Także pozbyliśmy się wszelkich przecinających nasze włosy pojedynczych włosków i dodaliśmy Dodge and Burn. I tak wygląda właśnie całość. Teraz jeżeli sobie z Altem przytrzymamy na naszą warstwę na dole, to zobaczymy jak wyglądało przed i po, przed i po. I dokładnie widzicie jakie zmiany zaszły w naszych włosach. Wyglądają one dużo zdrowiej, są bardziej puszyste i oczywiście wyglądają na troszeczkę przesadzone, ale taki cel jest właśnie często w beauty. Dzięki bardzo za poświęcony czas, mam nadzieję, że się dużo nauczyliście dzisiaj. Jak widzicie, jest to bardzo żmudna praca, natomiast jest to jeden z wielu kroków podczas retuszu beauty. Tak jak w poprzednim retuszu oka, jest to jeden z elementów, które składają się na całość, które pokażę Wam w następnym dużym tutorialu. Następny duży tutorial będzie o całkowitym retuszu beauty jednego zdjęcia od początku do końca z wykorzystaniem wszystkich technik, jakie się nauczyliście w moich poprzednich tutorialach. A jeżeli coś będzie nowego, to na pewno się na tym skupię, także nie pominę niczego, co będzie nowe. Dzięki jeszcze raz za poświęcony czas. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować i udostępniać ten film. I napiszcie w komentarzach, czy to było naprawdę przesadzone, czy w ogóle chce Wam się tak retuszować włosy. W tym przypadku w lokach to jest jeszcze trochę mniej zabawy, bo te włosy mogą być trochę rozproszone. Natomiast przy gładkich włosach naprawdę trzeba się skupić na każdym detalu, tak żeby wyrównać idealnie wszystkie włosy. I do usłyszenia następnym razem. Hej!